Wyprowadzając się z miasta do domu pod miastem, warto uniknąć podstawowych błędów, które bardzo często początkujący poszukiwacze, poszukujący domów popełniają. Kluczowy parametr to jest lokalizacja i tutaj czas dojazdu dzisiaj to jest ten parametr, który jest nawet bardziej istotny niż sama odległość w kilometrach. Jeżeli nie chcemy się denerwować i stresować, wybierzmy taką lokalizację, z której w akceptowalnym czasie będziemy w stanie dojechać w godzinach szczytu z domu do naszego miejsca pracy, ewentualnie w te miejsca, gdzie dojeżdżamy, czy gdzie chcemy dojeżdżać. Jeżeli mamy na przykład dzieci w wieku szkolnym, to i będziemy z góry zakładać, że poza szkołą będą jeszcze chciały uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne, weźmy to pod uwagę i dokładnie skalkulujmy, ile czasu zabierze nam odwożenie i przywożenie i te wszystkie dojazdy, ponieważ jednym z najczęstszych powodów, dla których ludzie wracają z domów do miasta, to jest właśnie to, że nie chcą być taksówkarzami dla swoich dzieci. W związku z czym dostępność lokalnych usług, szkoły, przedszkola, apteki, czy też przychodni lekarskiej, sklepów, tego, co jest nam potrzebne normalnie do życia, to jest kolejny element, który jest bardzo istotny. Jeżeli tego nie ma w okolicy i wiemy z góry, że będzie trzeba dojeżdżać, uwzględnijmy to w swoim planie. Usługi się pojawią, one przyjdą, natomiast może to zabrać ładne kilka lat. Pytanie, czy starczy nam cierpliwości, żeby dojeżdżać samochodem tak naprawdę po przysłowiową gazetę, czy na przykład po sól, jeżeli nam jej zabraknie. Kolejny element, który jest bardzo istotny, to jest poczucie bezpieczeństwa. Wiele osób bardzo często przecenia swoją odwagę i mieszkając samemu gdzieś w odległości większej, w domu w odległości większej od innych, po prostu boją się czasami niektóre osoby i ten strach potrafi uprzykrzyć życie bardzo, bardzo mocno. Więc na spokojnie zastanówmy się, czy nie mamy problemu z tym, że jeżeli gdzieś sąsiadów nie będzie w domu i na przykład samemu będzie trzeba zostać w domu, czy to nie będzie za dużo na nasze skołatane nerwy. Dodatkowo jeszcze jeden element, o którym zapominają bardzo często osoby, które przeprowadzają się z mieszkania w mieście do domu pod miastem, to jest możliwość awaryjnego dostania się do miasta w sytuacji takiej, gdzie na przykład samochód odmówi nam posłuszeństwa albo z jakiegoś powodu będzie potrzebny na przykład partnerowi czy partnerce. I tutaj dostęp do komunikacji kolejowej, do komunikacji miejskiej, autobusowej, szynowej, to jest taki element, który jest bardzo, bardzo istotny. Jesteśmy teraz tutaj w Lesznowoli pod Warszawą i w bardzo bliskiej odległości mamy po pierwsze przystanki autobusowe, którymi w ciągu kilkunastu czy dwudziestu kilku minut do granic Warszawy można dojechać, a stamtąd już komunikacją miejską dalej. No i 5 kilometrów do stacji kolejowej, które to dystans można pokonać. No pieszo pewnie trochę to czasu by zajęło, ale na rowerze w ciągu kilkunastu minut spokojnie można dojechać. Niby drobiazg, niby planujemy nie korzystać, ale warto być też na taki wariant przygotowany.